Czas na spotkanie z naszym gościem, anonsowanym wcześniej, Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sowałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Można się kąpać już w zalewie czy nie? No niestety problem w dalszym ciągu istnieje, chociaż my jako ośrodek no, wykonaliśmy ileś tam powiedzmy elementów, które nam podpowiedziano, spuściliśmy część wody tej z góry, z którą, z tą największą zawiesiną silnicową. Samoczynnie ptaki odleciały praktycznie z początkiem sierpnia, także mamy tutaj, jeśli chodzi o rybitwy, teren, temat załatwiony, no ale niestety jest to, jest to bakteria, która się rozwija w tej wodzie i te czynności nie pomogły. No problemy są tego typu. Były wysokie temperatury, ptactwo troszeczkę pomogło, zalew jest niski, więc to się szybko ta woda nagrzewa mało tego ten przepływ już jest wydaje mi się mniejszy. Główny nurt przebiega wokół kąpieliska. Pozostały ten akwen tam przy ośrodku żeglarskim od strony też Eurokempingu jest woda stojąca, więc tutaj nie mamy pewnej wymiany, dlatego ten problem. Istnieje. Wiem, że będą spotkania związane z planami oczyszczenia tego zalewu. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Po, po tylu latach, około 30 paru lat, ten zalew istnieje. Dobrze byłoby go przeczyścić, więc na kolejnych 10 lat byśmy mieli ten temat załatwiony. Więc na chwilę obecną zakaz obowiązuje, badania są systematycznie wykonywane. Jeżeli tylko będziemy mieli informację o odwołaniu zakazu, przekażemy ją wszystkim mieszkańcom. Ale można pływać w akwaparku. Ale można wypływać w akwaparku. A tam się. zmiany, zmiany, zmiany. Tam mamy w tej chwili bardzo dobrą frekwencję, no to jest związane nie tylko może z samym zamknięciem zalewu, prawda. No bo pogoda jest jaka jest, nie jest zbyt ciekawie, więc tutaj i mieszkańcy i osoby przyjezdne z akwaparku korzystają. Średnio dziennie około 1300-1400 osób jest. Tutaj zbliżamy się powoli do przerwy technologicznej, ale tutaj mamy tak policzone, że na przełomie sierpnia i września, te 2-3 tygodnie, no, frekwencja jest bardzo mała. Większość jest zainteresowana mieszkańców już zakupami i przygotowaniami do roku szkolnego tym rozpoczęcie tego roku szkolnego, badaliśmy to z poprzednich lat, frekwencja wahała się w tym okresie około 200-300 osób, także no, przerwa musi się odbyć. Podczas tej przerwy technologicznej chcemy zrobić tak, żeby część sportowa była wyłączona z remontu niecki rekreacyjnej, także sportową część będzie można korzystać. W pierwszej kolejności też postaramy się te dwie sauny na dole wyremontować, więc ta część będzie dostępna dla mieszkańców, będzie remontowana przez pewien czas część rekreacyjna, ale o tym szczegółowo będziemy informowali i w radio i na naszych stronach internetowych oraz w stronie miasta.